W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, które bakterie oraz w jaki sposób mogą chronić nas przed pestycydami i środkami ochrony roślin, które znajdują się w naszym pożywieniu, które to substancje chemiczne mogą wywoływać poważne choroby. Szanowni Państwo, ten odcinek jest kontynuacją wcześniejszego odcinka, który, jak się okazało, bardzo się Państwu spodobał. Wczoraj mówiłem o tym, jak bardzo szkodliwa jest pleśń dla naszego zdrowia, w szczególności dla naszej wątroby, i w jaki sposób możemy to szkodliwe działanie neutralizować. Natomiast dzisiaj, zamiast pleśni, porozmawiamy o pestycydach oraz środkach ochrony roślin oraz tym, w jaki sposób z pomocą bakterii możemy neutralizować i zmniejszać szkodliwe działanie tych toksyn na nasze zdrowie. Ale ponieważ jestem lekarzem, a będę mówił o naturalnych formach zapobiegania chorobom, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. A więc może tak. Coraz większa świadomość społeczna, coraz łatwiejszy dostęp do rzetelnych informacji powoduje, że na słowo pestycydy wiele osób reaguje najzwyczajniej w świecie strachem. Działanie pestycydów, herbicydów i innych środków ochrony roślin nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Liczne badania korelują te chemiczne środki z wieloma przewlekłymi chorobami, począwszy od chorób dermatologicznych, chorób neurologicznych, układu rozrodczego na przykład, hormonalnego, po choroby nowotworowe. Czego dowodem są częściej występujące choroby u osób, które ze względu na wykonywany zawód celowo narażone są właśnie na działanie pestycydów, czyli osób, które pracują na przykład zawodowo w rolnictwie. I abstrahując tutaj całkowicie od zasadności stosowania pestycydów, no bo tutaj oczywiście możemy się kłócić oraz spierać, bo są argumenty za i przeciw. Za to te, że mamy więcej żywności, jest łatwiej dostępna i eliminujemy głód. Natomiast argumenty przeciw to te, że wydaje się, że te plusy mimo wszystko są balansowane przez minusy, czyli choroby, które te środki chemiczne powodują. I bez względu na to, jaka będzie przyszłość pestycydów w naszym rolnictwie i naszym życiu, już dziś z wykorzystaniem bakterii możemy zwiększyć ochronę naszego zdrowia przed szkodliwym działaniem pestycydów i środków ochrony roślin i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wcześniej wymienionych chorób. Jakie to zatem tajemnicze bakterie mogą nam pomóc zmniejszyć szkodliwy wpływ pestycydów na nasze zdrowie? Drodzy słuchacze, mowa tutaj o dwóch głównych bakteriach, czyli Lactobacillus casei oraz Lactobacillus brevis. Rozpocznijmy od bakterii Lactobacillus brevis. Bakterie Lactobacillus brevis wytwarzają hydrolazę fosfoorganiczną, a substancja ta może degradować pestycydy fosfoorganiczne. I do takich wniosków doszli badacze w 2010 roku, kiedy hodowali bakterie Lactobacillus brevis na kimchi. A przypomnę, że kimchi to nic innego jak fermentowane warzywa. I okazało się, iż właśnie bakterie z takich kiszonych warzyw rozkładają wiele fosfoorganicznych pestycydów, takich jak na przykład diazinon, paration, chloropiryfos czy kumafos. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym Państwu przedstawić dowody naukowe. Badanie z 2010 roku. Hydrolaza fosfoorganiczna z Lactobacillus brevis z kimchi jest zdolna do degradacji pestycydów fosfoorganicznych. W treści czytamy: optymalna aktywność hydrolazy fosfoorganicznej pojawiła się przy pH 6 i 35 stopniach Celsjusza oraz przy degradacji chloropiryfosu, kumafosu, diazynonu, metyloparationu i paratjonu. No dobrze, to teraz przełóżmy te trudne nazwy na praktyczne zastosowanie z życia codziennego. Może rozpocznijmy od kumafosu. Szanowni Państwo, jeśli spożywacie miód, to istnieje jakaś szansa, którą trudno jest oszacować w procentach, że właśnie kumafos spożywacie. Dlaczego? Ponieważ kumafos to właśnie związek fosfoorganiczny do zwalczania tak zwanej warrozy u pszczół. A co to jest warroza? To jest choroba pszczół wywołana przez roztocz warroza destruktor. Natomiast kumafos podaje się, by chronić pszczoły właśnie przed tą chorobą. No i teraz przechodzimy do konsensusu.
Szanowni Państwo, o ile jesteśmy w stanie sobie na przykład odmówić miodu, bojąc się związku, który nazywa się kumafos, który może znajdować się w miodzie, dlatego że no, pszczelarz chciał ratować swoje pszczoły przed chorobą, to tyle uniknięcie innych pestycydów, które znajdują się w chlebie, w wodzie, w ciastkach, w piwie czy nawet w kosmetykach, jest praktycznie niemożliwe. W związku z powyższym, absolutnie obligatoryjnie powinniśmy spożywać te bakterie lub produkty spożywcze, na których te bakterie mogą bytować, i zaraz do tego dojdziemy, by nie wierząc zapewnieniom producentów, no chronić po prostu swoje zdrowie. Bo tak czy siak, jeśli sami nie produkujemy sobie żywności, której nie musielibyśmy pryskać lub nawozić, no to nigdy nie będziemy mieli tej stuprocentowej pewności, co tak naprawdę jemy. Natomiast bakterie Lactobacillus brevis mogą nas chronić właśnie przed częścią szkodliwych substancji dla naszego zdrowia, które właśnie zawarte są w pożywieniu. Ale tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, będziemy mówili o bakteriach, a nie o bakterii. Omówiliśmy bakterię Lactobacillus brevis, no to teraz powiedzmy o kolejnej, która ma podobne działanie. Okazuje się bowiem, że bakterie Lactobacillus casei tym razem także zmniejszają szkodliwość pestycydów na komórki naszego organizmu. I zanim przejdziemy dalej, tutaj także potrzebny jest dowód naukowy. Badanie z 2016 roku. Lactobacillus casei zmniejsza cytotoksyczność pestycydu fosfoorganicznego, czyli diazynonu, w ludzkiej linii komórkowej. We wnioskach czytamy. Wniosek. Badanie przesiewowe wszystkich metabolitów wydzielanych przez bakterie można uznać za bogate źródło nowych substancji czynnych do wprowadzenia, ponieważ ograniczają wpływ cytotoksyczności pozostałych pestycydów w rolnictwie na łańcuch pokarmowy człowieka. No dobrze, skoro już to wiemy, to co możemy zrobić, aby zadbać o te bakterie w naszych jelitach? Tutaj ponownie musimy wrócić do tematyki suplementów. Możemy je przyjmować z suplementami diety, ale bardzo dobrze jest, aby przyjmować suplementy diety, a wraz z nimi żywność, na której te bakterie lubią bytować. Czyli kiszonki, jogurty, kefiry, czy na przykład rośliny strączkowe. I tutaj zdradzę Państwu bardzo ważną informację. Bakterie Lactobacillus brevis, ale także i Lactobacillus casei uwielbiają inulinę. Inulinę możemy odnaleźć na przykład w czosnku, w cebuli, w karczochach na przykład, czy nawet w szparagach. Ale także pamiętajmy, że w postaci suplementów diety, w swojej czystej postaci. Szanowni Państwo, inulina jest wspaniałą pożywką dla wyżej wymienionych bakterii. Zatem, jeśli dołączymy inulinę do spożywanych probiotyków z wyżej wymienionymi bakteriami, to jeszcze bardziej ułatwimy im zadanie i usprawnimy działanie tych bakterii w zakresie neutralizowania szkodliwego działania pestycydów na nasze zdrowie, ale to nie wszystko. To nie jedyna korzyść, jaką uzyskamy, podając te bakterie wraz z inuliną. Jak się okazuje, połączenie bakterii Lactobacillus casei wraz z inuliną w tym samym czasie zwiększa zdolności antyoksydacyjne w naszych komórkach, co w dużym uproszczeniu oznacza tyle, że prócz tego, że no będziemy chronieni przed pestycydami, to świetne połączenie bakterii i inuliny będzie chroniło nas przed wolnymi rodnikami, które są znanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. I to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam Państwa do następnego odcinka.